Jest taki film o ułatwieniu sobie toczenia. Miałem do wykonania takich 5 takich detali z nierdzewki FI34. No i tutaj 5 takich detali też z nierdzewki FI34. Trochę dziwnie by mi się to robiło. Także sobie zrobiłem jeden wałek. Tu dotąd jest jeden, a dotąd jest drugi. A dlaczego tak zrobiłem? A dlatego tak zrobiłem, że uciąłem na równo na pile. Podtoczyłem najpierw tutaj, mam wymiar 103. Toczyłem najpierw na 102. I później wszystkie wyrównałem równiutko na 103. Tak jak potrzeba. No i później jak z drugiej strony robiłem, to tam miałem opór i tu już nie musiałem ustawiać, tylko tutaj najpierw chyba tą stronę zrobiłem, bo tutaj było krócej toczenia. Tak, tą najpierw zrobiłem. I tutaj FI30 na 30 długości. Tą zrobiłem, a później dopiero robiłem tą stronę. Bo wtedy mogłem robić sobie na posuwie długie przejście. No i w tym czasie mogłem sobie poleżeć, coś porobić. A najważniejsze to, tak jak widzieliście, żeby woda lała się tam, gdzie potrzeba. No i to jest taki mój sposób, żeby sobie oszczędzić czasu. Zostawiłem sobie 2 mm na datku. No na tokarce nożem na pewno 2 mm bym tego nie przeciął. Ale na pile sobie poradzę, jeszcze mi zostanie po pół milimetra na szplanowanie. Także jak ktoś wymyśla rysunki, a my jesteśmy po to, żeby sobie ułatwiać toczenie, pracę. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.